Siemano, witajcie w następnej części poradnika do karcianki Dragon Ball Super. Dzisiaj zajmiemy się tylko cenami, sklepami i ile to po prostu może kosztować, żeby zacząć zabawę właśnie w tej oto karciance. Jeżeli trafiliście tu przypadkiem i nie widzieliście wcześniejszego odcinka, zapraszam Was tutaj do kliknięcia w róg ekranu. Ewentualnie na końcu też będzie odpowiednia adnotacja. Przypominam Wam również o pisemnej wersji tego poradnika, do którego link znajdziecie w opisie filmu. No to zaczynamy. Mały disclaimer na początku. Będę opowiadał tak naprawdę o swoich doświadczeniach i o takich doświadczeniach, które ewentualnie ktoś mi opowiedział. Nie będę się wzorował na jakichś tam opiniach górnolotnych od ludzi, których po prostu nie znam. Gdybym nie wspomniał o którymś sklepie, a na pewno nie wspomnę też o wszystkich, jak zwykle macie w opisie link do grupy facebookowej oraz do fanpage'a, gdzie te wszystkie sklepy są wymienione. Ceny, których powiem, też są tylko i wyłącznie cenami tychże zestawów. Nie uwzględniają one żadnych kosztów wysyłki. Na start bym powiedział o ofensywie, że tak powiem, śląskiej. Kraków ma bardzo dobry sklep Veto z bardzo bogatym asortymentem, w którym robiłem zakupy online między innymi. Nie było żadnego problemu, bardzo łatwo się dogadać z ludźmi i również w Veto była pierwsza szkółka tej karcianki w Polsce. Ceny są w porządku, nie mam żadnych problemów. Jeżeli jesteście ze Śląska, a nie chcecie być w Krakowie, no to na przykład w Katowicach jest również sklep Sarmata. Pamiętajcie, że do tego sklepu macie nadal ważny kod zniżkowy do końca miesiąca. Grupa facebookowa również poleca poznański sklep Wilczek, w którym również były spotkania, jeśli chodzi o karciankę. Ceny też podobno są w porządku. Z tego co kojarzę, jeszcze pracuję nad swoją własną stroną. Na podstawie swoich doświadczeń polecam przede wszystkim te sklepy ze Śląska, ale również jako, że mieszkam w Warszawie, polecam Wam warszawski sklep Morion, który jest na warszawskich Bielanach. Specjalizują się nie tylko w karciankach, ale ogólnie w grach planszowych. Nie ma żadnego problemu, żeby po prostu się porozumieć, z czymś porozmawiać, po prostu przyjść, wyżalić swoje żale, przegrane pojedynki i tak dalej. Raczej jak tam byłem parę razy, to było tak dosyć sympatycznie, dosyć pomocne. Warszawiacy mogli też trafić na taki sklep jak Gral. I tutaj moja opinia nie jest już tak pozytywna. Zaszedłem tam po prostu wracając z pracy i niestety te parę razy jak tam byłem, za każdym razem nie wychodziłem stamtąd zadowolony. Po pierwsze, obsługa była dosyć opryskliwa i może być tak, że po prostu był gorszy dzień i szkoda, że tylko zawsze trafiłem na ten gorszy dzień. Ale pomijając to, po prostu bądźmy bardziej neutralni, ceny są niestety wysokie. Kupując online, prawdopodobnie wszystko jest ok i nie ma żadnych problemów, bo ceny online nie odbiegają jakoś specjalnie od pozostałych sklepów, które już wymieniłem. Jednakże, jeżeli chcemy zajść do sklepu stacjonarnego, wszystkie ceny są zupełnie inne, prawdopodobnie znacznie droższe. A kiedy na przykład w Morionie kupowałem i online, i po prostu brałem na miejscu w sklepie towar, nie było żadnych różnic cenowych. Ale przejdźmy do właściwych cen. Zaczynamy, jesteśmy początkującymi, kupujemy startery. I one zazwyczaj w Polsce są w granicach 50 paru, około 60 zł. Chyba że właśnie kupujecie w tym ostatnim sklepie, o którym wspomniałem, stacjonarnie, na pewno zapłacicie ponad 60 zł. Tutaj warto również wspomnieć o takim czerwonym starterze, który niestety na chwilę obecną nie jest już dostępny w Polsce. Podobno był. Kiedy ja zacząłem się interesować tą karcianką, już go nie było. Nie wiem, czy dystrybutor nie sprowadził, czy o co tutaj chodzi, ale żeby kupić ten czerwony starter, niestety musicie się pokusić o zakupy zagraniczne albo po prostu od kogoś z drugiej ręki w Polsce, który wcześniej sobie to albo kupił w Polsce, albo za granicą. Ja ten czerwony starter kupiłem na amerykańskim Amazonie razem z czarnym starterem, który teraz już jest bezproblemowo dostępny w Polsce. Jedna sztuka takiego startera kosztowała jakieś 40 zł, 40 kilka złotych, na pewno taniej niż te startery, które są dostępne w Polsce. Kwestia jest niestety taka, że trzeba było doliczyć sobie dość słoną wysyłkę. W związku z tym nie do końca się to może opłacać cenowo.
ale miejcie na uwadze to, że po prostu da się nadal kupić ten starter, po prostu trzeba tam w odpowiednim miejscu, w odpowiednim sklepie go znaleźć, a może po prostu macie rodzinę tam za granicą, w Ameryce, w Anglii i być może ta miła ciotka albo wujek po prostu kupią wam to na miejscu, wyślą już bez takich horrendalnych kosztów. Jeżeli jeszcze nie trafiliście na starter deck lub nie do końca wiecie, co to jest, zapraszam was do mojego poprzedniego materiału, w którym o tym wspominam. Jeżeli stoicie w sklepie i widzicie kilka różnych paczek, special paki, starter decki i tym podobne i po prostu nie wiecie, co jest czym, zwróćcie uwagę tutaj takie oznaczenie w rogu. Jeżeli jest tutaj SD z jakimś tam numerkiem, jest to po prostu starter deck. Może to być istotne o tyle, że special pack ma bardzo podobne oznaczenie, jest po prostu literka SP. I można się po prostu w sklepie pomylić, nie wiedząc tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. Myśląc o kupnie starter decka, kupimy special packa i może być lekkie zdziwko. Pamiętajcie też, że w starterze zawsze macie z tyłu listę wszystkich kart, jakie są w tym pudełku. Na szczęście lub nieszczęście special paki również mają trochę inne ceny niż starter decki. Po pierwsze, pudełka są odrobinę wyższe, ale to nie każdy może zauważyć, ale też ceny special paków są zazwyczaj około 70 zł. I tutaj również w Gralu te 70 parę złotych trzeba dać, niestety. Pamiętajcie jednak, że w special packu macie na pewno jedną kartę promocyjną, która zawsze jest taka sama, oraz 4 boostery. A skoro o boosterach mowa, jeden booster kosztuje zazwyczaj w Polsce około 17 zł. I tutaj niestety tym niechlubnym wyjątkiem jest ten, ta warszawska sieć. Będąc tam stacjonarnie na miejscu, spodziewałem się ceny około 18 zł, a pan zaśpiewał mi niestety 22 zł za jedną sztukę boostera. Także jeżeli nie macie nawet możliwości kupowania stacjonarnie w Gralu, prawdopodobnie po prostu nadal to będzie dla was opłacalne. Tym bardziej, że asortyment mają przeogromny i być może nawet największy na polskim rynku tego typu sklepu. W sklepach możecie też trafić na ogromne pudło, w którym jest 24 sztuki właśnie takich pojedynczych boosterów. Jeżeli byście chcieli pokusić się na coś takiego, ja się nie pokusiłem jeszcze nigdy, a to dlatego, że niestety takie pudło kosztuje około 400 zł, może czasami nawet 500, to zależy od sklepu. A jeśli chcecie pojedyncze karty kupować, to jest wszystko już tak naprawdę wola sprzedającego, na przykład na Allegro. Jak sami tam zajrzycie do kategorii gry karciane i klikniecie sobie w Dragon Ball Super, zauważycie, że jest tam mnóstwo kart po jednej złotówce. Są to karty właśnie pospolite, karty niepospolite tam są zazwyczaj po 2 złote, w wyjątkowych okazjach po 4 złote. Karty rzadkie to też jest tam często koszt około 10 złotych, 20. Nie oceniam, czy to jest dużo, czy mało, jak za jedną kartę. Każdy niech to po prostu oceni sam indywidualnie, czy po prostu chce się w to bawić, biorąc pod uwagę takie koszty. Z tym, że pamiętajcie, że kupno pojedynczych kart będzie trochę bardziej opłacane, kiedy będziecie budować swoje własne talie. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o podstawowe zakupy. Jak widzicie, nie do końca prawdą jest to, żeby zacząć grać w karciankę Dragon Ball Super Card Game, trzeba wydać kilkaset złotych na talię. Tak jak wspominałem, na start najlepiej kupić starter za 50 parę złotych, nauczyć się grać, dokupić do tego jakieś tam pojedyncze karty, zbudować deck za kolejne 200 zł i spokojnie możecie sobie hulać, nawet przynajmniej w pierwszych etapach po turniejach, kiedy już w końcu się ich doczekamy w Polsce. Także dzisiaj po prostu tyle. Skoro już przeszliśmy przez podstawy, czyli dowiedzieliśmy się, czym jest karcianka, dowiedzieliśmy się, gdzie je kupić, to teraz w następnym odcinku dowiemy się, jak zacząć po prostu grać. W sensie przyjrzymy się dokładnym zasadom. Także widzimy się już niedługo przy następnym materiale, przy następnym odcinku, gdzie poruszymy ten temat.
Na dzisiaj to ode mnie tyle. Dajcie mi znać, jaki, który sklep wy tam preferujecie. Trzymajcie się. Do następnego razu. No to pa.